Zgodnie z badaniami, które są publikowane przez wiele firm, okazuje się, że liczba danych na świecie przyrasta dwukrotnie w ciągu 2 lat. W tej chwili liczba danych to już jest liczona w zetabajtach. Są ogromne ilości danych. Tymczasem, kiedy okazuje się, kiedy przychodzi do wykorzystania tych danych, okazuje się, że mamy z tym cały czas problem. Pomimo ogromnej ilości zbieranych danych, wydaje mi się, że coraz częściej okazuje się, że zbieramy troszeczkę w pewnym sensie śmieci. Wynika to z tego, że zbieramy dane na zasadzie, być może kiedyś te dane się przydadzą. Nie zastanawiamy się, do czego te dane powinny być wykorzystane i dopiero wtedy nie zastanawiamy się, jak zebrać dane. Innymi słowy, nie zadajemy sobie pytania o to, co chcemy wiedzieć, tylko zbieramy wszystko, co nam przyjdzie w ręce. To oznacza, że tak naprawdę to, co zbieramy, bardzo często jest po prostu bezwartościowe. Z drugiej strony skupiamy się bardzo na zbieraniu danych i mówimy o big data, o tego typu koncepcjach, natomiast zapominamy o tym, że u zarania tego wszystkiego, u podstawy tego wszystkiego powinny leżeć nie dane, ale informacje. Różnica jest delikatna, ale naprawdę znacząca. Jeśli mówimy o zarządzaniu informacjami, to musimy się zastanawiać, czy wykorzystanie tych informacji w przedsiębiorstwie jest efektywne. Musimy się zastanowić nad tym, czy nasze struktury organizacyjne są najlepiej dostosowane do tego, żeby informacje w sposób efektywny przetwarzać i wykorzystywać. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o struktury organizacyjne, to ich sposób budowy zatrzymał się bardzo dawno temu, wtedy, kiedy do firmy było jedno wejście tylko informacyjne, to z reguły była kancelaria. Dzisiaj już to mamy troszkę inny stan. Dzisiaj mamy troszkę inny sposób pracy. Każdy człowiek jest wejściem informacji do przedsiębiorstwa i powinien być traktowany jako element systemu przetwarzania informacji. A to oznacza, że wszystkie organizacje, struktury organizacyjne powinniśmy przeprojektować pod kątem skrócenia drogi przebiegu informacji, pod kątem poprawienia jej efektywności wykorzystania i pod kątem wykorzystania każdego człowieka jako w pewnym sensie naturalnego elementu systemu przetwarzania informacji. Z tym jest problem. Jest wcale nie tak dużo informacji w internecie czy publikacji związanych z zarządzaniem informacją w przedsiębiorstwie. Wydaje mi się, że tego typu konferencje to jest znakomita właśnie okazja, żeby pozyskać taką wiedzę, a przy okazji również wymienić doświadczenia, jak wykonuje się, jak zarządza się informacjami w przedsiębiorstwach. Panel dyskusyjny, w którym braliśmy udział, to jest znakomita okazja do tego, żeby usłyszeć, jak robią to duże firmy, jak podchodzą do tematu big data duże firmy i jak te firmy podchodzą do zarządzania informacjami.